8 października w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka Pawłem Januszewiczem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa przed północą i witam w naszym studio szefa Centrum Zdrowia Dziecka, docenta doktora Pawła Januszewicza. Docent doktor Paweł Januszewicz, warszawiak, rejtaniak, człowiek, który znaczną część swojego życia spędził za granicą. Ta półprzypadkowa emigracja stanu wojennego, 2 tygodnie przed stanem wojennym, znalazł się za granicą, co pozwoliło mu spędzić najpierw 2 lata w Niemczech, potem 3 lata w Kanadzie. Od medycznego urodzenia, związany z medycyną poprzez ojca, kardiologa, poprzez dziadka, potem jako student już związany z pomnikiem Centrum Zdrowia Dziecka. Otóż właśnie, panie doktorze, pierwsze pytanie. Czym jest szpital pomnik Centrum Zdrowia Dziecka? Przeżytkiem komunizmu czy jaskółką cywilizacyjnej przyszłości? Taki szpital jest tylko jeden w Polsce, tak wielki i wykonujący tak specyficzną pracę. To jest szpital, który ma blisko 700 łóżek, bo ma 600 łóżek prawie zwykłych szpitalnych i 200 łóżek w hotelu dla matki z dzieckiem. Jest to szpital, który służy wszystkim dzieciom z całej Polski i jego jedynym celem jest pomoc najciężej chorym dzieciom, które zapadają na najbardziej trudne do wyleczenia i do prowadzenia zespoły chorobowe. I jest to, że tak powiem, statutowa działalność nas wszystkich. Czy to bardziej szpital, czy bardziej jednostka naukowa? My mamy 3 funkcje. Przede wszystkim leczymy, po drugie prowadzimy badania naukowe i po trzecie uczymy. Uczymy pediatrów i uczymy studentów Akademii też warszawskiej. Czy ze środków obróconych na budowę centrum nie podniosłoby się znacznie poziomu szpitali pediatrycznych w całym kraju? Czy to nie jest zbyt wielka dysproporcja? Takie pytanie rzeczywiście padało od samego początku, ponieważ jestem związany historycznie rzecz biorąc jako student, czyściłem schody w nowo budowanym budynku, a w tej chwili no, rzeczywiście doszedłem do fotela dyrektora. Rzeczywiście takie pytanie, ja pamiętam, od 15 lat nawracam. Jest na to odpowiedź krótka. Otóż dobrze się stało, że centrum powstało i nie ma tutaj chyba jakiejś analizy ekonomicznej, która by wykazała, że tego typu fundusze powinny być podzielone na równo pomiędzy, powiedzmy, 49 województw. I wydaje się, że niemożliwe jest to do przeprowadzenia i do wykazania, że lepiej podzielić po równo, niż stworzyć coś takiego jak Centrum Zdrowia Dziecka, jak jednostkę centralną, która zajmuje się właśnie tymi najcięższymi przypadkami. 20 79 11, 20 57 53, możecie Państwo do nas dzwonić i pytać w sprawach bardzo konkretnych, być może w których może nas, w którym może nam pomóc szef pomnika szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Panie doktorze, czy takie centra na świecie też funkcjonują, czy to jednakowoż zabytek socjalizmu? Nie, to w każdym większym kraju, dobrze wysoko rozwiniętym, takie centra istnieją. Ja osobiście zwiedzałem takie centrum w Holandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie. I muszę powiedzieć z dumą, że to, co jest u nas, jest na tym samym poziomie, co w Europie Zachodniej. I jeśli weźmiemy pod uwagę skuteczność działania moich kolegów lekarzy i pielęgniarek i całego zespołu, który pracuje ze mną, jest to 2200 ludzi, to skuteczność jest identyczna jak w najlepszych centrach przeze mnie przed chwilą wymienionych. To jest potrzebne i tego typu szpitale przede wszystkim nabywają w stosunkowo krótkim czasie ogromnego doświadczenia w prowadzeniu właśnie tych najciężej chorych pacjentów, na których potrzeba jak największej ilości również niestety pieniędzy. I dzięki temu, po pierwsze, wiedza jest skumulowana w jednym miejscu, a po drugie, pieniądze na najkosztowniejsze typy terapii są wydawane w sposób bardzo racjonalny. Powiedział Pan, że centrum służy całemu krajowi i że to przypadki najszczególniejsze. Czy chce Pan przez to powiedzieć, że przez protekcję warszawiak nie dostanie się do Centrum Zdrowia Dziecka z normalną chorobą łatwiej niż ktoś z Żywca? Nie, to znaczy przez nasz szpital rocznie przewija się 150 tysięcy pacjentów. Podkreślam,
150 tysięcy pacjentów. Zgodnie ze statutem przyjmujemy najcięższe przypadki, ale każdy, kto się do nas zgłosi, zostanie przyjęty. Podkreślam to z całą mocą, gdyż rzeczywiście 15 lat temu system selekcji pacjentów był trochę inny. Rzeczywiście obowiązywało specjalne skierowanie z tak zwanym czerwonym paskiem, no taki typowy twór biurokracji tamtejszych lat, ale od pewnego czasu my żeśmy z tego zrezygnowali i każdy, kto ma wątpliwości, czy jego dziecko jest dobrze leczone, czy to, co się dzieje z chorym małym człowiekiem, jest dobrze robione, może u nas uzyskać taką fachową, konkretną odpowiedź. Z tym, że oczywiście, ponieważ w Polsce jest 10 milionów dzieci, a przez nasze mury przechodzi, ze statystyki wynika, prawie co setne polskie dziecko, my nie jesteśmy w stanie natychmiast każdemu udzielić pomocy. Co więcej, dobrze jest, jeśli ta pomoc jest udzielana w sposób konkretny i fachowy i dla przykładu najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy matka przysła list. Może przysłać na list, znaczy przysłać list na adres, który jest powszechnie znany, jest to Warszawa Międzylesie, i może napisać po prostu dyrektor naczelny. I każdy taki list, a takich listów wpływa dziennie 2-3, jest za każdym razem selekcjonowany. Jeśli tam są jakieś kopie dokumentów, jest krótki opis choroby, wtedy bardzo to przyspiesza termin wizyty. Ten system, system przekazania przez rodziców, właściwie o co chodzi wstępnie, pozwala na szybką selekcję pacjentów i skrócenie okresu diagnostyki, szybsze przyjęcie. Zdarza się też, że rodzice przyjeżdżają bezpośrednio na izbę przyjęć, czasami z miejsc bardzo odległych, ale też oni otrzymują pomoc. Czasami typ schorzenia wymyka się naszym, że tak powiem, umiejętnościom. Dla przykładu powiem, że rehabilitacja ortopedyczna jest o wiele lepiej prowadzona w Konstancinie pod Warszawą. I dla przykładu tego typu pacjentów my odsyłamy, ponieważ my uważamy, że nie umiemy tego robić dobrze i taki pacjent idzie gdzie indziej. Jakie szczególne choroby mogą być wyleczone tylko w Centrum Zdrowia Dziecka? Jakie tutaj macie specjalistyczne badania? My właściwie prowadzimy badania we wszystkich subdyscyplinach chorób dziecięcych, z tym, że jesteśmy najbardziej wyspecjalizowani w kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii, neurologii dziecięcej i neurochirurgii, chorobach nerek i zajmujemy się też dializami i przeszczepami nerek. Mamy znakomity oddział gastroenterologii dziecięcej połączony z oddziałem chirurgii ogólnej, która dokonuje przeszczepów wątroby. Tu podkreślam, że te jedyne, o które pan redaktor pytał, takie typowe dla Centrum Zdrowia Dziecka zabiegi, to są właśnie przeszczepy nerek i wątroby. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie tego typu skomplikowane zabiegi są wykonywane. Oprócz tego mamy znakomity zespół urologii dziecięcej, czyli tam, gdzie reperuje się popsuty układ moczowy. Mamy również znakomity oddział rehabilitacji dziecięcej. Tam główne takie punkty to są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Tam koncentruje się to, cała nasza wiedza, jak pomagać takim pacjentom. Mamy również znakomity oddział intensywnej opieki medycznej, który służy wszystkim nieszczęsnym ofiarom wypadków, zatruć i tak dalej. Jest bardzo dużo tej aparatury. Czy z pewnych badań, żeby czuć się jakby w porządku, można korzystać za pieniądze? Nie, to znaczy my stosujemy żelazną zasadę, że u nas matka nie płaci za nic. Nic nie płaci. Jest to absolutnie bezpłatny szpital i przyjęcia w żaden sposób nie są związane z jakimikolwiek kosztami. Jest to medycyna bezpłatna i taka jest też nasza filozofia jako całego zespołu lekarskiego i administracyjnego. Uważamy również dyskusję z Ministerstwem Zdrowia, że w ogóle w jakichkolwiek projektach reformy służby zdrowia wszystko, co dotyczy matki i dziecka, zawsze powinno być bezpłatne. No właśnie, to w takim razie możemy porozmawiać chwilę o etyce lekarskiej, o tej filozofii. Czy pan uważa, że medycyna powinna być całkowicie bezpłatna, czy jednak powinien być tutaj jakiś udział pacjenta? Na całym świecie jest udział pacjenta. Ja przepraszam, że tak mówię, ale troszkę widziałem świata. I we wszystkich wysoko rozwiniętych krajach pacjent troszeczkę płaci. Jest to dużo lub mało, to w zależności od kraju. Waha się to od 5 do 20%. Za każdym razem, nawet w tych krajach, które mają socjalizowaną medycynę, tak jak Szwecja, tak jak Niemcy, jednak jest pewien procent wydatków z prywatnej kieszeni pacjenta. Poza tym jest pewien aspekt psychologiczny, mianowicie w niektórych krajach, na przykład we Francji, najpierw trzeba wyłożyć z kieszeni
właściwie całą sumę. Po czym po pewnym czasie ta suma wraca do pacjenta poprzez skomplikowany system ubezpieczeń, ale pewien procent jest potrącony. Kiedy z konkursu wygrał pan stanowisko dyrektora Centrum Zdrowia Dziecka, mówiło się o panu, że jest pan właśnie znakomitym menedżerem. Na czym w takim razie polega funkcja menedżera takiej instytucji jak Pomnik Szpital? Ta odpowiedź jest bardzo prosta. To jest po prostu na co dzień obcowanie z ludźmi. Jest to właściwe wykorzystanie znakomitych umiejętności i wyzyskanie maksymalnej energii, która jednak tkwi w każdym człowieku. I to dotyczy, że tak powiem, ludzi pracujących na każdym poziomie. To znaczy, jeśli salowa wykonuje swoją pracę dobrze, a jest to dobrze wykonywane, bo przypadkowa kontrola wykazuje, że u nas jest czysto i nie pachnie szpitalem. Właściwe wykorzystanie ludzkiej potencji, która w każdym jednak tkwi, przyczynia się do osiągnięcia przez cały zespół ludzi znakomitych wyników. I istotą menedżeryzmu jest jednak zarządzanie ludźmi. I to jest ten najcięższy kawałek chleba menedżera. Ja jeszcze raz podkreślę, że u nas pracuje 2200 ludzi i to właściwie jest jeden z największych zakładów pracy w Warszawie, dlatego że Huta Warszawa ma 1600 pracowników. 20 79 11 20 57 53, telefon był przez czas jakiś zajęty, czekamy ciągle na państwa telefony. Panie doktorze, czy jakby źródła finansowania czy też pozyskiwania wpływów? Państwo, sponsor, od czasu do czasu wielka akcja. Skąd najwięcej pieniędzy? No, cały czas z budżetu. To jest właściwie jedyne źródło i to chyba do końca mojego życia tak będzie. Budżet, jeszcze raz budżet. My... A sponsorzy odgrywają jakąś większą rolę od wiarodawców? W tej chwili minimalną. To w najlepszych latach, ja już jestem ponad 3 lata dyrektorem, w najlepszych czasach to było nie więcej niż 5-7% całego budżetu. Natomiast oczywiście ja pragnę powiedzieć, że od czasu do czasu umiejętnie przeprowadzona akcja właśnie z udziałem telewizji, no, potrafi wyzyskać niesamowitą ludzką energię. I akcja pana Jerzego Owsiaka była najlepszym tego przykładem, kiedy zebraliśmy 2 miliony dolarów. W tym biednym społeczeństwie nagle okazało się, że 2 miliony dolarów z drobnych kilkuset złotowych albo kilkutysięcznych datków udało się zebrać 30 kilka miliardów złotych, czyli 2 miliony dolarów, które zostały podzielone pomiędzy nas, to nasze centrum, i również całą Polskę. 10 oddziałów kardiochirurgicznych w całej Polsce otrzymało wspaniałe dary. Kilka miesięcy temu ogłosiliśmy w naszej telewizji, że centrum potrzebuje kamery do badań izotopowych. Jest już ta kamera? No jeszcze nie ma, ale są inne bardzo dobre aparaty, które dostaliśmy dzięki przychylności Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Tutaj dostaliśmy jeden z najnowocześniejszych na świecie aparatów do badań naczyniowych, pozwalających badać tętnice i żyły u maleńkich noworodków, u dużych dzieci. To był dar wartości 40 miliardów złotych. To taka ostatni prezent. To może powiedzmy, że jakiś bardzo bogaty sponsor ma bezsenną noc, w tej chwili nas słucha. Co poza gammą kamerą jeszcze brakuje w centrum? Brakuje trochę sprzętu takiego codziennego użytku, który jednak jest bardzo kosztowny, to znaczy dla przykładu brakuje trochę respiratorów. Każdy z respiratorów, jedna sztuka kosztuje 40 tysięcy dolarów, brakuje nam jeszcze 5 sztuk. Brakuje trochę pomp infuzyjnych, brakuje aparat do USG dobrej jakości. Jest trochę takich rzeczy, których każdy z tych drobiazgów niestety kosztuje około 50 tysięcy dolarów. I pierwszy telefon, oddajemy głos naszym widzom. Dobry wieczór panu. Ja mam pytanie. Moje dziecko jest chore na mukolipidozę 2. To jest taka rzadko spotykana choroba. Jak wiem, i Grześ jest jedynym dzieckiem z taką chorobą. Przepraszam, się tak bardzo zdenerwuję. I chciałam zapytać, czy ja mogę zastosować Grzesiowi ze względu na tą chorobę Jonafores, bo on ma plus 8, znaczy okularki nosi plus 8. Przepraszam, że tak się bardzo denerwuję, mówię. Ja bym bardzo panią prosił do mojego gabinetu w poniedziałek, jeśli to jest możliwe. Ja myślę, że konkretna odpowiedź musi być na podstawie wszystkich dokumentów, które są w historii choroby pani dziecka, bo nie jest to prosta choroba. W związku z tym bardzo zapraszam do Międzylesia w poniedziałek o każdej porze. Przyjmiemy panią i uzyska pani szczegółową odpowiedź na pani pytanie. Bardzo zapraszam. Ale chciałam, bardzo jest mi przykro, że muszę o tym powiedzieć.
że przy tej chorobie prawdopodobnie dzieci w ogóle nie żyją dłużej jak 2 lata, przynajmniej tak jak oceniono w Centrum Zdrowia Dziecka. I jeszcze wystąpiła przy tym jeszcze straszna krzywica. Krzywica, która no, była widoczna gołym okiem, co w Centrum Zdrowia Dziecka niestety nie leczono dziecka na krzywicę, więc ja postanowiłam na własną rękę leczyć dziecko. Udało mi się to, proszę pana. Kości się zaczęły prostować, dziecko już samodzielnie siedzi, już może się bawić, jeść samodzielnie. Także bardzo skrzywdzono mnie nawet, jeśli chodzi o leczenie. Właściwie to nie mnie, przepraszam, Grzesia. Proszę panią, ja całkowicie się zgadzam. Wie pani, my właśnie prowadzimy te najtrudniejsze przypadki i czasami sam przebieg choroby jest tego typu, że to, co widzi lekarz u nas na oddziale, jest zupełnie czymś innym niż to, co widzi inny lekarz w innym ośrodku. Być może rzeczywiście coś zostało przeoczone. Ja nie znam tego konkretnego przypadku i nie jestem w stanie bronić naszych kolegów. I zresztą uważam, że jeśli dziecko osiągnęło gdzieś dobrą pomoc w innym miejscu, jest to zasługą wszystkich lekarzy i to mnie cieszy. Natomiast my niestety mamy właśnie takich pacjentów, o jakim pani wspomina, i to jest nasze chleb codzienny. I to, że zdarzył się taki wypadek, że według pani zostało coś przeoczone, czasami się zdarza, dlatego że ilość elementów, które my obserwujemy, w myśl ludzkiej wiedzy nie zawsze jest możliwa do ogarnięcia. Dotknęliśmy chyba tutaj bardzo ważnego problemu lekarskiego. Zawsze wątpliwości, zawsze podejrzenia, potworna odpowiedzialność lekarza. Mówił pan, że pomnik w Centrum Zdrowia Dziecka jest jedynym takim miejscem w Polsce. Otóż pytanie, w jaki sposób konsultować decyzje, diagnozy wydawane przez lekarza? Czy na przykład konsultacja u lekarza prywatnego, już konsultacja za pieniądze, jest pana zdaniem rzeczą wskazaną? Czy na przykład lekarz pracujący w Centrum Zdrowia Dziecka może jednocześnie przyjmować w swoim własnym gabinecie i brać już honoraria i inaczej być może traktować pacjenta? To jest problem, z którym się cały czas też spotykam w wewnętrznych dyskusjach. Otóż oczywiście każdy z nas jest lekarzem i ja sam też swego czasu, zanim zostałem dyrektorem, pracowałem jednocześnie na 4 posadach. Po prostu pensja podstawowa jest tak niska, że każdy z nas musi pracować w wielu miejscach. I medycyna prywatna jest troszeczkę inną medycyną. Jest to rzecz normalna, naturalna. Jest szpital, który zabezpiecza z mocy budżetu państwa opiekę podstawową albo wysokospecjalistyczną, tak jak u nas. I jest medycyna prywatna, do której pacjent ma na ogół większe przekonanie. W myśl etyki wewnętrznej każdego lekarza te dwie rzeczy, znaczy medycyna prywatna i medycyna prowadzona w państwowym szpitalu, nie powinny się różnić w sensie jakości usług. Natomiast niewątpliwie, kiedy na oddziale albo za drzwiami przychodni czeka 60 pacjentów, natomiast w praktyce prywatnej, kiedy mamy do czynienia z jednym pacjentem w ciągu godziny, a nie 60, jakość usługi jest zupełnie inna. Jest to całkowicie zrozumiałe. Natomiast pieniądz rzeczywiście odgrywa pewną rolę w naszym życiu i muszę powiedzieć, że tutaj oczywiście jest to znane i powszechnie dyskutowane, że nadal, jakkolwiek jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o presję społeczną, to o tyle, jeśli chodzi o skalę naszej siatki płac, jesteśmy na ostatnim miejscu. W związku z tym medycyna prywatna na pewno rozwinać się będzie żywiołowo i to jest na pewno coś, co jest w każdym kraju, każdego świata, natomiast jakość w sensie usługi medycznej powinna być identyczna. Znaczy ten sam lekarz powinien tą samą terapię stosować w praktyce prywatnej i w praktyce państwowej. W praktyce państwowej niestety jest bieda szpitala. Jest zupełnie inny układ. Pacjent gdzieś ma pieniądze. Wrócimy do tematu. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Czy pieniądze wpłacane przez Niemców w ostatnich kilku latach, konkretnie 3-4, na ręce doktora Borcharda dotarły do Centrum Zdrowia Dziecka? Właśnie w tej chwili jest temat darów i związanych z lekarstwami, ze sprzętem medycznym, jak i również pieniędzmi na ten cel, na leczenie dzieci. Jak i również z nazwiskiem doktora Borcharda związane jest jeszcze jedno pytanie. Czy w ostatnich latach, również 2-4, polowania organizowane, dewizowe,
które były organizowane w Polsce, również pieniądze z tych polowań zostały przekazane na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. To jest pytanie w zasadzie Niemców, którzy jak gdyby brali w tym udział. Jestem tłumaczem języka niemieckiego, moje nazwisko Gryszczuk. Już pani odpowiadam. Rzeczywiście pan Borchardt był aktywny bardzo w początkowej fazie tworzenia Centrum Zdrowia Dziecka. Natomiast od 1989 roku jego aktywność jako darczyńcy jest o wiele mniejsza. Jeśli chodzi o polowania, rzeczywiście dotarły do mnie takie sygnały, że pod egidą Centrum Zdrowia Dziecka są urządzone polowania. I że tak powiem, ma to podobno jakiś związek z dobroczynnością na nasz szpital. Ja jestem ponad 3 lata dyrektorem i szczerze mówiąc z Polskiego Związku Łowieckiego nie przypominam sobie jakiejkolwiek wpłaty, która by wiązała się z tego typu aktywnością. Także na pierwsze pytanie odpowiadam, że owszem, pan Borchardt dawał pieniądze i część jego pracy i pieniędzy można oglądać do dziś. Z tym, że ten typ aktywności ostatnio jest bardzo znikomy. Natomiast rzeczywiście polowania są mi znane. Zaręczam, że ja jestem przeciwnikiem polowań, natomiast cała sprawa jest w sensie finansowym dla CZD chyba nie istnieje. Panie doktorze, jak ocenia pan sytuację dzieci w naszym kraju? Czy w ciągu tych ostatnich 2-3 lat, kiedy już cypiska nie kupuje się na kartki, można powiedzieć, że zapóźnienie cywilizacyjne naszych dzieci w stosunku do dzieci zachodniej Europy zniknęło? Czy dobrze urodzić się w tej chwili w tym kraju, czy jeszcze lepiej byłoby urodzić się na zachód od Łaby? Polska niestety jest na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki zdrowotności dzieci. I to jest rzecz, która mnie jako pediatra zupełnie boli do głębi. Jest jeszcze ogromna ilość rzeczy do zrobienia i na pańskie pytanie odpowiadam, że więcej szczęścia niestety mają ci, którzy rodzą się bardziej na zachód. Polskie dziecko ma właściwie bardzo dużo czynników, które grożą mu jeszcze w łonie matki. Jest to rzecz, która jest w Polsce szczególnie widoczna w Łodzi, w rejonie katowickim. Jest to rzecz, która jest zupełnie, wymaga innego podejścia. I to jest rzecz może nawet mniej trochę związana z medycyną, ile w ogóle z polityką społeczną. I tutaj ja mogę otwarcie powiedzieć, że tego typu rzeczy właściwie wymykają się lekarzom. Polityka społeczna jest czymś, co coraz częściej jest podnoszone na wielkich zjazdach światowych dotyczących ochrony zdrowia dziecka i w ogóle opieki nad dzieckiem, że w gruncie rzeczy na przykład obniżenie umieralności noworodków bardziej zależy od tego, czy matka ma zabezpieczony 3-letni bezpłatny albo płatny urlop, czy państwo stara się o ocenę szkodliwości miejsca pracy, w którym ciężarna kobieta pracuje, czy matka ma zasiłki na dziecko, które już jest w domu. I właściwie od tych elementów socjalno-społecznych zależy zdrowie dziecka. Tego jeszcze nienarodzonego i tego, które się tuż rodzi. Dziękuję. Kolejny telefon. Halo? Nie obowiązują, ponieważ nie tak dalej jak 3 miesiące temu. Córka dostała taki pasek właśnie z przychodni międzyszkolnej, gdzie pani doktor powiedziała jednoznacznie, bez tego paska nie ma pani czego szukać w Centrum Zdrowia Dziecka. Chodziło konkretnie o endokrynologa. I żona oczywiście po tym, jak dostała to świadectwo z czerwonym paskiem, zadzwoniła i pierwsze słowa pielęgniarki i w sprawie napisania listu, oczywiście tu z tym listem to się zgadzam, czy ma pani świadectwo z czerwonym paskiem. Żona powiedziała tak, to może pani pisać list i sprawa będzie rozpatrzona. I ponadto, oczywiście, żona nie twierdzi, że nie była. Razem z córką były przyjęte do endokrynologa, gdzie córka miała badanie. I to badanie, to chodziło konkretnie o USG tarczycy u córki 15-letniej. Oglądało 3 lekarzy i 2 się pod tym podpisało. I notabene akurat wyszło tak, że dziś córka miała ponowne tego typu badania, gdzie w szpitalu brudnowskim, no rzeczywiście prawdziwy lekarz, wyrazy, wie pan, wielkiego szacunku dla niego, przez 1,5 godziny córkę ganiał po 3 piętrach, przeprowadził badania, nie tylko jedno, gdzie była mapka i inne jeszcze tam badania pomocnicze i to, co zostało napisane w Centrum Zdrowia Dziecka, to powiedział, to są istne bzdury i mówi, chyba tam napiszę list.
mówi, co ci ludzie widzieli i co oni oglądali. Z przyjemnością czekam na ten list i wyjaśnimy tę sprawę. Wie pan, list i świadectwo z czerwonym paskiem jest rzeczą, która rzeczywiście ciągle funkcjonuje, tak jak przed chwilą mówiłem, w naszej świadomości. Jest to rzecz, która, jeszcze raz podkreślam, wymaga za każdym razem indywidualnego podejścia. Jeśli pańskie dziecko wymaga endokrynologa, rzeczywiście tych endokrynologów dziecięcych jest mało i napór na naszą endokrynologię, jeszcze raz podkreślam, 150 tysięcy dzieci rocznie, jest ogromny. Był pan przyjęty u nas, były wykonywane badania. Czasami się tak zdarza, że to samo zdjęcie rentgenowskie albo to samo badanie ultrasonograficzne, o którym pan mówił, jest inaczej interpretowane przez różnych lekarzy. Jest to rzecz zupełnie normalna w praktyce lekarskiej i na przykład po to są tak zwane konsylia lekarskie, kiedy zbiera się kilku lekarzy wokół łóżka chorego dziecka i każdy ma jakieś inne zdanie na temat tej samej choroby i na skutek na przykład interwencji ordynatora oddziału jest ustalana pewna linia postępowania. Niestety w chorobach, a zwłaszcza chorobach dzieci, nic nie jest proste. To nie są elementy, wie pan, w których 2 i 2 jest 4. Nie zawsze tak jest. Czasami brakuje właśnie pewnego elementu naszego rozumowania i możemy się mylić. Niestety pomyłka jest również elementem pracy lekarza i to jest rzeczywistość codzienna. Dziękuję. Kolejne pytanie. Ja myślę, że u was w szpitalu wykonuje się inseminację. Nie, nie, to znaczy było, tak. Było rzeczywiście zapłodnienie in vitro swego czasu w naszym szpitalu robione, ale było to, że tak powiem, działanie, które jak wykazała specjalna kontrola Najwyższej Izby Kontroli oraz specjalnej komisji Ministerstwa Zdrowia w 1989 roku, było to przeprowadzone wbrew wszelkim zasadom medycyny i była to działalność, która zagrażała życiu kobiet, które były poddawane sztucznemu zapłodnieniu i od pewnego czasu analogiczna działalność jest przeprowadzona w takim ośrodku, które powinno to robić, to znaczy w szpitalu prawie że podobnym do naszego, ale zajmującego się również kobietami, a więc Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Panie doktorze, gerbery, bajery, proszki antytoksyczne, a może po prostu soczek malinowy i cebula. Komu jest dzisiaj lepiej, któremu dziecku jest lepiej? Czy temu wychowanemu w tej wspaniałej cywilizacji jak najbardziej, jak najdalej na zachód od Łaby, czy może po prostu małemu dziecku wychowywanemu w bardzo biednym kraju, ale na łonie natury? Tak, obserwuje się absolutny nawrót do medycyny naturalnej na całym świecie. To znaczy rzeczywiście takie agresywne podejście lekarzy, którzy najpierw zapisują antybiotyk, a potem dopiero zaczynają myśleć, jest również obserwowane gdzie indziej. Poza tym generalnie rzecz biorąc podejście agresywne, które zasypuje pacjenta gradem leków, jest może trochę bardziej nawet efektowne dla rodziców. Taki pacjent błyskawicznie wraca do zdrowia. Natomiast odległe skutki tego typu postępowania czasami mogą być nie najbardziej ciekawe. Natomiast wszelkie próby stopniowego obcowania z tak zwaną zdrową żywnością, z naturalnymi metodami leczenia i zapobiegania i profilaktyki są może mniej efektowne i powiedziałbym bardziej ośmieszane w historycznej ewolucji naszej medycyny, którą ja znam od 15 lat. Generalnie rzecz biorąc, ja osobiście jestem zwolennikiem metod naturalnych. Bardzo lubię, kiedy lekarz przepisuje właśnie na przykład terapię preparatami miodu, kiedy są różne preparaty ziołowe sprawdzone na rynku i z atestami odpowiednimi podawane dziecku. To jest rzecz, która uważam za każdym razem wypadałoby od tego zacząć, zwłaszcza w lekkich przypadkach albo na przykład w przypadkach drobnych chorób nawracających. Mówimy tutaj strasznie dużo o poważnych przypadkach bądź o zasadach leczenia, bardzo mało o dziecku. Dziecko wymaga specjalnej opieki. Powstała nowa ustawa przewidująca sposób, to się nazywa ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 roku. Ona określa prawa pacjenta. Mówi się tutaj o jego prawie do intymności, godności, do kontaktu i pielęgnacji w szpitalu przez osoby bliskie. To szczególnie ważne dla dzieci. Czy rodzice mają wstęp do Centrum Zdrowia Dziecka, czy nie ma tam tych rozdzierających scen, kiedy małe dziecko jest zdane na łaskę i niełaskę pielęgniarek? Tak, my się staramy ze wszystkich sił, aby Centrum Zdrowia Dziecka było szpitalem przyjaznym dziecku.
To jest rzecz, która w naszej świadomości jako lekarzy, my też usiłujemy zmienić świadomość naszych własnych pracowników. Nie ma lepszego lekarza niż rodzice, którzy są przy łóżku dziecka i my to, że tak powiem, absolutnie traktujemy jako priorytet. Jeśli pan redaktor by na przykład przyszedł w tej chwili na jakikolwiek oddział, zawsze kilkoro rodziców jest obok swoich chorych dzieci. Pacjent rzeczywiście ma prawo do pełnej intymności, do pełnej opieki i nie może zabraknąć w tym rodziców. Szpital Centrum Zdrowia Dziecka jest otwarty dla rodziców. Jest to szpital, który konsekwentnie to wprowadza w życie. Czasami zdarza się jednak, że ze względów epidemiologicznych my nie możemy wpuścić rodziców na oddział i czasami część rodziców, prawdopodobnie zaraz ktoś zadzwoni, że go nie wpuszczono, nie może się spotkać z własnymi dziećmi, ale proszę nas wtedy zrozumieć. Na przykład my mamy wśród nas pacjentów po przeszczepach. Ci pacjenci otrzymują bardzo silne leki osłabiające odporność i z przyczyn epidemiologicznych my czasowo, czasami ograniczamy tego typu. No właśnie, jakie główne choroby w Polsce, a może w ogóle w XX wieku, na co najczęściej dzieci zapadają? To jest, że tak powiem, pewien schemat chorób jest zawsze ten sam. Oczywiście pragnę przypomnieć na samym wstępie, że na przykład pierwszą przyczyną zgonów w najwcześniejszym okresie życia dziecka są urazy i wypadki. To jest rzecz, która właściwie od tego należy zacząć wszelkiego typu tego odpowiedzi na takie pytania. Potem oczywiście są wady wrodzone i my na przykład właśnie jako ten szpital taki zajmujący się tymi najbardziej skomplikowanymi przypadkami, właśnie tymi wadami się zajmujemy. To jest drugi problem, który jest ewidentnie widoczny i niestety coraz bardziej ten problem narasta. Trzecia rzecz to są choroby zakaźne i tutaj choroby zakaźne no to już w zależności od układu, który one atakują, czyli układ oddechowy, przewód pokarmowy. To są rzeczy, które nadal są groźne i które czasami odległe konsekwencje chorób zakaźnych są straszne. Tu dla przykładu powiem, że jedną z linii naszego postępowania jest walka z żółtaczką zakaźną, wszczepienną, czyli tą żółtaczką, która w niektórych przypadkach można się zarazić na przykład w szpitalu. Jest to żółtaczka, przeciwko której są w tej chwili już dobre szczepionki i my od pewnego czasu właściwie jako jedyne obok Państwowego Zakładu Higieny, jedyna instytucja cały czas nalega, żeby dziecko było szczepione od urodzenia przeciwko żółtaczce. Dziękuję panu doktorowi. Nasz czas się skończył. Dziękuję państwu, którzy do nas dzwoniliście. Dziękuję Jarosławowi Kretowi. Naszym następnym gościem za tydzień o godzinie 23.35 będzie pan profesor Tadeusz Zieliński, rzecznik praw obywatelskich. A więc do zobaczenia za tydzień w piątek w A Teraz Konkretnie.